Cześć, ja jestem Atro, witam was w kolejnym odcinku z Farminga 17. A w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mamy tam tutaj żniwa kolejne znowu, tak? Proszę podjechać, dziękuję. Także podpinamy sobie headerek i ścinamy sobie tą piękną soję. Na Wałbrzych, kolego. Albo koleżanko. Jedź! Koleżanka widzę, że się zmęczyła, także... Dobra, to dzisiejszy odcinek mamy żniwa... Tak. Nie, spokojnie, sypiłem. Dzisiejszy odcinek mamy żniwa. Czy wszystko mi urosło? Tak. Mam teraz takie pytanie ciekawe. Uśmiać. Ja sobie podłączę header z do kukurydzy. A tu mam co to? Słoneczniki, tak. Ja sobie podłączę header ten. Ale ja go sobie tutaj rzucę. Czy sobie ten żółty header podepnę, czy go dam unieść? Tak, tak, taka mi ciekawość tutaj bierze. Oj, chyba nie. No nie da się, ale siadło. Idziemy tam, kurde. Rozumiem sobie kombajn. To sobie zaraz rozłożę. A mi siadło na przód. Kurde, muszę obciążnić ciapno z tyłu. A się nie da. Szkoda. Ja go sobie tam podrzucę, nie chcę tam coś dziabie, zawsze tam będzie szybciej. Zobaczymy sobie światełka, rozłożymy. Jestem ciekaw, czy pracownik tutaj uciągnie to bydle. Piękne, kolorowe bydle. Do przodu jedzie, tu już jest coś. Mamy w ogóle z górki, a mam tam gdzieś... Dawaj mi... Tak, tu sobie koszę trawę, zaraz do tego dojdziemy. Najmniej to, ja tam zostawiłem kultywator. Teraz się zatnie i będzie... nie mam jak przejechać. No, także tu sobie polecę po kultywator na szybko. Ja czwarta rano odpalam kombajny, traktory i w ogóle nie daję sąsiadom spać. Dobra, ten już sobie zaprawił tutaj. O, będzie zawracał teraz. Ciekawe, czy skręci. Cofnie. Daje radę, patrz. Daje radę. Teraz będzie pod górkę jechał. To będzie było ciekawe. I on też dostał ten pasek. Na dwa, kurde. Aby opierdzielił takiego pracownika. Pytanie, czy podjedzie pod górkę. O, teraz będzie górka, uwaga. Jak tu podjedzie, to będę spokojny już całkiem. Nie mam pytań, to ja sobie go zostawię. Tak, dwa kombajny, elegancko powiem wam, elegancko. Mamy tutaj zostawić. Nie chcę robić. A ja lecę do mojej kosiarki. Tutaj. Tak tutaj sobie koszę, na taki duży placyk. Zaraz podjedziemy. Przyczepką. Tu też jest w sumie dużo miejsca, to ja tu obrócę sobie. Dobry. Tu też coś skoszę, a co? Tak myślałem, żeby to pole kupić. Ale kosztuje 48 tysięcy. To już tutaj trawy siał. Bo małe, bo blisko. Muszę kawałek odjechać.
można go sobie powiększyć tutaj do chodnika. Także myślę, że to nie głupi pomysł całkiem. No tutaj jest skoszone. Ona lecieć po przyczepkę. Ja znak zabieram. No w ogóle tutaj też jest fajne miejsce. Tu też się skoszę. Tam trochę sąsiadowi tam po przejeżdżam na tych, na uprawach. Mogę z gliczem to robić? Mogę! Także trochę przyjadę do sąsiadów po uprawach, ale tam. Kurde, patrzcie. Dobra. Trochę tam trawy zebrałem, nie jest to dużo, co prawda. Ale zawsze coś. A tutaj coś jest? Tu też coś jest, a tu też mogę. Tak będę widzieć, tak trochę pożyczę tutaj po ludziach, a co? Kurde, nie mam pola z trawą, to muszę tutaj kraść miejską trawę. Bo mi krowy pozdychają. Właśnie zakończył pracę, czekaj, kto to był. A, dobra, to jest chyba ten duży kombajn, dobra. Zaraz tam pojedziemy. Tutaj pomijam drzewa. Ja tu, państwo się nie martwią, to roboty tutaj gmina zleciła. Ja gmina jest, ja z gminy, tak. Ja z gminy koszę trawę tutaj, żeby ładnie było, tak, dokładnie. Tam się, państwo tam się śpią. I tu mi obrosło, kurde. To samo na pokosić jeszcze chwilkę. No i teraz to pole. A to jest za daleko, że zaraz zatrzyma w połowie. Znaczy w połowie. Parę metrów, a nie. Dobra. Jedzie, jedzie. Jak czerwony. Daję radę. Daję radę, poprawimy na chwilkę. I ja bym tutaj już coś rzucił. Dajcie mnie te, o. Co bym sobie rzucił? Mamy słoneczniki, mamy soję. Coś bym musiał sprzedać w końcu. Bym sobie rzepak rzucił, bo mam jeszcze parę miejsca. Trochę parę miejsca. Odstaw mnie to. Ja to sobie pożyczę ten. I tu rzucimy rzepak jeszcze. Dokładnie tak. A tu będzie rzepak, tam będzie rzepak, a tam nie wiem co będzie. Ale się to nie martwimy. To zaraz pęknie, a to przyjedziemy, a my wkosimy trawkę jeszcze trochę. No fajne zajęcie. Potem objeździmy całe miasto i będziemy tu zbierać sobie do tej przyczepki. No i tak myślałem, żeby kupić sobie to pole malutkie tam obok, nad 25 i sobie tam na legalu normalnie zasiewać trawkę. Taką zieloną do krów, taką wiecie. Właśnie każdy kończył pracę, aha, dobra. Teraz podskoczymy. Jeszcze jedną rundkę zrobię. Trochę mi w ogóle zeszło, trudno. Nie głupia ta kosiarka jest pewna. Dobra, skoczmy tam. Ten jeszcze pracuje. Dobra, ten tu robi.
tego wezmę. Wezmę tą. Tam sobie podrzucę. Zostawiam, niech sobie rzuci te słoneczniki tutaj. Oczywiście najpierw jeszcze poprawimy po nim. I niech jedzie tutaj na 16. Także to sobie tutaj zostawimy. Proszę mi czerwony dać. Dzień dobry. Jeszcze tutaj kawałek sobie zjemy. Także dwa pala zrobione. Mogę tutaj puścić już kolejny ten siemnik, chociaż sobie puszczę kultywator. Mam trochę krótką rurę. To są problemy życia, że człowiek ma za krótkie rury zawsze, pamiętajcie. Także tutaj zajadę sobie. O tak, wezmę sposobem, patrzcie. Pamiętajcie, liczcie technika. Kosimy dalej. Wiem, że nie do mnie, spokojnie, do ci buraku kosi przecież. Halo, myślimy trochę, myślimy. Światełka długie. Już za blisko? Kurde, no. Dobra, tyle trawy starczy. Składamy ten majdan. Bierzemy teraz przyczepkę, będziemy to teraz zbierać. Żarcia i jedzenia mam na 6 dni, także starczy im. Niemniej zapasy zrobić trzeba. Chciałem jeszcze rozrzucić trochę słomy. A do tego muszę ten specjalny, specjalną naczepkę dokupić. Dobra, ustawmy i skoczmy na czerwonego. Ten już ma pełno, dobra. No to ja podjadę tam bliżej tym. Już jadę tam, dobra, już jadę. Tu odstawię. Pociągi nie jeżdżą. A też widziałem mod, żeby pociągi jeździły sobie same, także też fajny bajer, może przetestujemy. Halo. Jadę sobie po tą. Teraz sobie zostawimy naczepę, będziemy tam potem kombajnem sobie zrzucać to. A tym zielonym, pięknym dojczem weźmiemy sobie kultywator, zakultywatorujemy tamte pola. Coś obsiejemy, tylko nie wiem co jeszcze. Bo buraków szczerze to nie chcę się buraków robić, mam tego w ciul. Sobie dobrze to dostawię. Jadę po kultywator. Widzicie, czwarta rano, robota wre. I teraz tak, zobaczymy, jak mi tam coś zapotrzebuje. Jak będę miał pewność losy czegoś, to najwyżej sprzedam po jednej naczepce wszystkiego, co tam będę miał zapełnione. Będziemy na bieżąco potem to dopełniać, że tak powiem. No, nie powinien mieć żadnych problemów, żeby to zakultywatorować. Dokładnie. Aj, czerwonego. Opalaj się, tam ciśniemy górę. Szkoda, że kombajny nie mają takiej doczepki, żebym sobie mógł chociaż podholować tą. Kurde. Nie, no coś tu mało. A dobra, to. Pora się sprawdzić, teraz tutaj odpalamy. Leć, malina.
Bardzo ładnie. A pani tam równo jedzie, dobra? Ta pani równo jedzie. Dobra, pani równo jedzie. Zbieramy. Tutaj gmina miasto zleciło tutaj prace porządkowe, zbieramy trawę. Tam żadne złodziejstwo. Nie, nie, tu żadne złodziejstwo. My normalnie tutaj mamy kontrakt. Podpisane, legalne wszystko. Niestety dokumenty nie są do wglądu ze względów bezpieczeństwa. LOL. Ale mogę powiedzieć, wszystko jest legalne. Ze względów bezpieczeństwa transakcji i w ogóle wszystkiego i kraju, to nie upubliczniamy tych dokumentów. Ale są. Ale nie będzie tak mało tej trawy, tak też myślę. Krowki zadowolone. A my się najpierw od tego pola, to sobie kupimy mimo wszystko ten wichajster od... wichajster z tym, żeby te bele słomy zaciapać. W ogóle mam tylko tam 16 belek, to chyba mało, nie wiem. Bo nie potrzebuje niczego siać, co słomę daje. Mam pełne magazyny. A mnie mógł być ilość nie stać. Także trawa elegancko skoszona. Gmina zadowolona. Tutaj został. A to sobie pan se skosi to. Raz, dwa tam sierpem, czy kosą, czy kurde, nie wiem, czy wyrwie ręką. Osmik has skończył pracę. Dobrze wiedzieć. Zaraz podjedziemy. To sobie zrzucę. Żeby tam przez całe miasto nie latać. Krówki sobie śpią. Muszę tam ścielić to serio. Tak spać sobie na betonie to nic przyjemnego pewnie. Co zakończył pracę? Proszę mi sypać. Tam z tyłu pan sypie, dobrze. O panie! Halo! Oddaj mi przyczepkę. Dziękuję. Wysypało się trochę. Dobra. Ten skoczył, dobrze. Jeszcze wysypię to, jak tutaj już jestem. Także jak widzicie, dużo pracy. A będzie jeszcze więcej. Lecimy na tamto pole. Proszę tutaj żniwa tworzyć. I który skończył? Ten skończył, tak? Dobrze. To wysiejemy sobie jeszcze rzepak tam. Ładnie będę składał. Tylko sobie na razie odstawię tamtą naczepkę. I wpadłem się na jeden pomysł, żeby tak bardziej realizmu dodać. To sobie włączę auto, znaczy ten, nie auto. Żeby pracownicy zużywali nasiona i nawozy, o. A po prostu skrzynio, paletę, big baga będę sobie woził na pick-upie. I trzymał po prostu na tym pick-upie. Także w razie czego, jak gdzieś tam w polu, gdzieś coś skończył się nawóz, czy nasionko, to pojadę pick-upem, to się potem z paki napełni. O, Walkiza podpatrzyłem takie rzeczy. Tak. Dzięki, Walkiz. Nigdy pewnie tego nie obejrzysz. Ale będziemy napisać, że o nim wspominał na filmie. Może zajrzy. O, ten już kończy, bardzo proszę. A jak pan czerwony? Dobrze, pan czerwony, daje radę. Tak, zbieramy dalej. Tam się kurna wysypało.
Nie, nie mogę. A, muszę to pozbierać, bo nie mogę normalnie. Się trawa wysypała, a tu są drzewa. A tu jest murek. Co tu jest? Drzewo. Dobrze. Także tak. Teraz tak, teraz tak. Wyciągamy tą beczkę, wyciągamy. Mogę wypchnąć? Właśnie będę zakończył pracę. Który to? Ach, od kultywatora, dobra. Proszę mnie to tutaj podczepić. A to sobie gdzieś przeparkuję. Tu by się wiata przydała jeszcze na te. Na maszyny. Na pewno zbiornik ziarna czerwony. No. Tak w rogu, niech będzie. Teraz podpinamy. Ten tu się nie, dobrze, ten skończył, to podjedziemy. Tu zostawię i wezmę sobie przyczepkę teraz. Już nie będę tego kombajna ruszał. Zanim on się tu wybierze tutaj na wycieczkę do nas, to minie trochę czasu. Próbuję jakoś wjechać, żeby to napełnił. Tak sięgniesz? Dobra, syp. Poczekamy. Chyba się zsuwa. Czy on się rusza? Tak, rusza się na boki, patrzcie. Do boki i do przodu chyba też. Panie, trzymaj prosto, bo mi wysypujesz. A jedź se tam. Idzie. No zsunął się, patrzcie. No widzicie? Zsunął się do przodu i w bok. No dobra. Dawaj, zbieramy mi tę trawę, mi się wysypała trawa. A trawa to pieniądze, bo mleko, a z mleka pieniądze są. Nie trzeba to zbiorę tak. Czemu nie zbiera? Halo, zbieraj to. Zbieraj. Zbieraj. Wszystko, wszystko, dobra. 2000 litrów tam było, to nie w kit buchał. Proszę wysypać. Okej, dziękuję. Chcemy zbierać trawę z miasta. Tutaj i spida.
Ekspresowe zbieranie. Panie, na mieście nikt szybciej nie umie. Najszybsze zbieranie trawy w okolicy. Zbieramy te znaki drogowe. Dobra, lecimy, lecimy. Raczej dużo czasu mało, jak w życiu. Panie, kto zbiera trawę z prędkości 53 i zbiera? Nic nie zostawi, wszystko zbierze, dobrze, tak się pracuje. Siemano. Ja z gminy, zakontraktowany, spokojnie. No to chyba nie wciągniemy, nie? Teraz tutaj. Do paski, czy... No, 53%, patrzcie. Teraz tutaj, ten króciutki pasek. Naczepka widzę też wystarcza. Także większe nie trzeba na razie kupować. Ostatni pasek i zwijamy się do domu. Praca gminna dokończona, lel. Zakontraktowani pracownicy, kurde. Ale ładnie wykoszone, także gmina będzie zadowolona, że nie zarasta. No. Zrobione! I zakończyli pracę, także lecimy na bazę. 80%, także mamy ponad 1,5 zbiornika, mi się wydaje. Gdzie? Kurde. Wyjechał. Jak już z okazji, jak tutaj jestem, to sobie zapożyczę tura i załaduję na pick-upa i big baga z nasionami, z nawozem. Żeby się tam śmigał już między pracownikami. Ja napełnię zbiornik. My też napełniamy sobie tutaj brug. Konie wysyp mi na tyły. Piękna hałda trawy. Nie mogę odczepić jeszcze, to się zamknie, dobrze. Ten napełni. O proszę, prawie skosił. Ja nie mam wolnego. Ten obrobił, kurde, szkubany, patrzcie go. Dawaj. Poprawimy na szybko. Myślę, że oddamy header. Tam coś jest, nie by się nie zrenderowało. Jeszcze by nie ma po prostu. Nie, są, dobra. Także myślę, że oddamy header żółtemu.
Ja to sobie zakończę poza nagraniem już. Także widzicie, moc atrakcji, dużo pracy. Także mamy zrobione już raz, dwa, trzy, prawie cztery pola, w tym dwa już obsiane są, także jest spoko. Dwa obsiane prawie, tam skończę ostatni nawrót, chyba powinien robić, albo przedostatni przynajmniej. Także jest spoko. Są progresy. Mamy też kilka się kombajn, także ten też nie stoi na marne, nic nie gnije tam. Mamy też trawkę. Sobie przypnę tura, żebym wiedział, co chcę zrobić, bo potem zapomnę. Ja chciałem i pojadę po sklep od razu. A nie, mam łychę. Kurde, muszę się cofnąć do tej. No ja nie kupię sobie drugie. Dobra, stać mnie, kupię sobie drugie. Mamy tu, ja wyłączę tego pana. Bo kasę zżera. Dobra, że ten tu ma ostatni nawrót, ten tu nasypał. Ale został w tym. 800 litrów. Dobra. A to jeszcze pogarniam poza nagraniem, także dzięki za uwagę. Schowamy rurę, a wy zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku, także na razie i cześć.